Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Po prostu rewelacja. Rewelacja? No przestań marudzić, ty stara pierdoła. Dzisiaj jest komedia romantycznych pomyłek, więc... Dzisiaj jest poniedziałek i ja zrobię dźwiękową wersję tego mema, ale wam przeczytam. Czasami wstaję rano i nic mi się nie chce. Wtedy piję kawę i nadal nic mi się nie chce. Ale chociaż mam już siłę o tym mówić. To mi się bardzo podoba. Robert Zembrzycki. Jarosław Juszkiewicz. Kochani, muszę się z wami podzielić pewną, trochę zabawną, a trochę zupełnie wcale nie historią. Ale zanim to, znaczy Robert, dzieląc się tą historią... Ty chcesz opowiedzieć o tym, że nagrywamy dzisiaj 48 minut później, bo zapomniałeś zasilacza w robocie w piątek? Na przykład. Na przykład to. Ale chciałbym też opowiedzieć historię o tym, jak rozpoczynaliśmy naszą przygodę YouTube'ową, wspólną. Wspólną część tej przygody. I sugerowałem Jarkowi wtedy Roada podcastera, znaczy zestaw Roada do podcastów. I co jeszcze? A, i mówiłem, że ewentualnie jeszcze, jeśli mielibyśmy iść w jakieś mikrofony, to ja bym poszedł w Shure SM7B. No. To teraz, Jarku, powiedz, co wczoraj powiedziałeś, zaproponowałeś jaki zakup sprzętowy rok później. No, w związku z tym, że zaczynamy naprawdę dużo podcastować, a odwiedzając jednego z moich rozmówców w Radiu 357, zobaczyłem u niego ten zestaw pracy, stwierdziłem, że być może dokonamy inwestycji, dzięki również naszym patronom, którym dziękujemy. Których pozdrawiamy. I dokonamy takiego ruchu. Tak. Robciu, czy możemy zacząć? Możecie. I teraz tak, niektórzy się ucieszą. A inni się zdenerwują. No. Otóż właściwie należy połączyć dwie informacje. Chat GPT, o którym mówimy od jakiegoś czasu, tak, i sztuczna inteligencja. Gmail stwierdził, że nie chce być w tyle i chce wykorzystać swoje algorytmy sztucznej inteligencji przy tworzeniu i pisaniu, przy tworzeniu Gmaila. Ty masz większe doświadczenie z Chat GPT, czyli rozumiem, że będzie to taka sytuacja, kiedy napiszesz Gmailu, napisz delikatny list do mojego kontrahenta, żeby się ode mnie odczepił, przyślę mu fakturę w przyszłym miesiącu, czy zapłacę mu za fakturę w przyszłym miesiącu i on coś takiego zrobi. Dokładnie tak będzie. I to jest jakby plus. Gmail ma chyba większe niż Chińczycy doświadczenie, jeśli chodzi o analizę sztucznej inteligencji i wykorzystanie, no bo zbiera tych danych o wiele więcej niż jakiś instytut. Ale jest również ciemna strona. Ponieważ połączmy to z faktem, mówiliśmy chyba o tym w zeszłym tygodniu, tak, że Google zwolniło bardzo wielu pracowników. To prawda. Więc wygląda na to, że również będą chcieli zatrudnić sztuczną inteligencję, żeby wykonywała część pracy pracowników. Na pewno tak będzie, aczkolwiek nie przypominam sobie sytuacji, w której pracownicy Google'a pisali za mnie maile. Myślę, że być może o tym nie wiedziałeś. Może, mogło tak być. Ale jest to przerażające. Jest, trochę jest. Natomiast ja mam poniekąd powiązanego z tym newsa, bo będzie o czacie GPT. To jest gorący temat ostatnio. Jeszcze do niego wrócimy w piątek. Ale byliśmy jednymi z pierwszych, którzy zaczęli o tym mówić w ogóle tak głośno, bo z tego co widzę z takich popularniejszych youtuberów, to oni dopiero, w Polsce oczywiście, to dopiero ten temat do nich dociera. Przeczytam wam po prostu. Zaledwie 2 miesiące po uruchomieniu popularny chatbot ma bazę rzędu 100 milionów aktywnych użytkowników. Tym samym narzędzie jest najszybciej rozwijającą się aplikacją konsumencką w historii. Bardziej niż Pokémony? Na to wygląda. Tak, i wynika z raportu opublikowanego przez bank inwestycyjny UBS, że ChatGPT osiągnął ten wynik, tak, zmywarka skończyła prać, osiągnął ten wynik w znacznie krótszym czasie niż TikTok oraz Instagram. Pierwszy z nich potrzebował około 9 miesięcy na dobicie do wyżej podanej liczby, a w drugim przypadku mowa o jeszcze dłuższym czasie, bo 2,5 roku. Rezultat. Rezultat, tak. Tristan i Resolta. Nie, ja myślałem o francuskich samochodach Resolt. Rezultat uzyskany przez ChatGPT jest tym bardziej niesłychany, że w styczniu każdego dnia
W styczniu każdego dnia korzystało z niego 13 milionów unikalnych użytkowników. Codziennie 13 milionów. Z drugiej strony... Dlatego tam się nie da zalogować. Ale doświadczenie nas uczy, że duże korporacje przesypiają takie innowacje, tak, po czym wsysają mniejsze firmy albo tak, wsysają pomysły. I psują to. Bardzo często jeszcze. Ale myślę, że wracając do mojego newsa, popatrz, jak, bo my nigdy nie uzgadniamy naszych newsów, chodzi tak, o to, aby reakcja była spontaniczna. Czasami na podstawie obrazków, które Jarek mi przysyła, bo te grafiki, które widzicie za nami, przygotowuję wcześniej i z wrażenia, aż zapomniałem zmienić na swoją. To czasami się domyślam, co będzie w newsie i wtedy staram się dobrać swojego tak, żeby był połączony, ale tym razem się nie domyśliłem. Tym razem po prostu jest. Natomiast zgodzisz się ze mną, że jeżeli Google wykorzysta swój potencjał marketingowy, firmowy, tak, resourcowy, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. To swoje zasoby. Swoje zasoby i swoje źródła, no to może pozamiatać. Myślę, że tak i liczyłbym. Bo myślę, że jeśli chodzi o zbieranie danych o użytkownikach, to tutaj Google jest dalej na pierwszym miejscu. Zgadza się, ale wiesz co ci powiem, co mnie tutaj jeszcze jakby zirytowało trochę i chciałbym to poruszyć, bo proszę, teraz się bardzo, po pierwsze OpenAI pracuje nad systemem rozpoznawania tekstów napisanych przez ChatGPT. Mhm. Ale to jest małe piwo. Problem jest taki, że szkoły już to blokują i banują. I czemu mówię, że to jest problem? Dlatego, że moim zdaniem to jest okropne jakieś zacofanie i wsteczniactwo. To jest narzędzie, z którego po wyjściu ze szkoły ci młodzi ludzie będą musieli umieć korzystać. Nie zgodzę się. A ja się zgodzę. Jak to wejdzie, stary, każdy będzie z tego korzystał. Każdy, absolutnie. I o co mi chodzi? Jeśli ktoś użyje tego, żeby napisało za niego wypracowanie, to jest uczeń, który i tak by to wypracowanie zerżnął na przerwie od kogoś, albo ściągnął gotowca z internetu. A ja się zgodzę. Natomiast można z tego, no to zaraz się wypowiesz, jak ty się na to zapatrujesz. Natomiast moim zdaniem, jeśli na przykład wykorzystasz to, jesteś uczniem, który chce się czegoś nauczyć i coś osiągnąć w szkole i wykorzystasz na przykład chatbota, żeby powiedzieć, hej, jak ułożyć strukturę, nie wiem, wypracowania albo rozprawki na taki temat, żeby ono było dobrze skonstruowane i on ci powie... Wiesz, że nie ma uczniów, którzy tak robią. Oczywiście, nie ma. Że są. Oczywiście, nie ma. Że są. Oczywiście, że są. Patrz, mierzysz wszystkich swoją miarką, tyle serze. No dobrze, ale ChatGPT również rozwiązuje matematyczne zadania, z tego co wiem. No. No i tutaj jesteś w lesie. No, nie nauczysz się matematyki, jeżeli będziesz dawał robotowi do rozwiązania dokładnie zadania. Dokładnie tak samo, jak nie nauczysz się zżynając na parapecie przed lekcją matematyki. Udało nam się... zadanie domowe z matmy przed lekcją matematyki, co robiłem przez całe liceum i jakoś udało mi się dlatego je ukończyć. Nie pracujesz w CERN-ie. No, ale nie chciałem nigdy, nie interesowało mnie to. Ja bym chciał. Myślę, że doszliśmy do pewnej konkluzji, moi drodzy, jeżeli nas oglądacie młodzi użytkownicy, nie uczycie się dla ocen, nie uczycie się dla rodziców, nie uczycie się dla cholernych nauczycieli. Uczycie się tylko i wyłącznie dla siebie. Zgadza się. Poproszę o obrazek związany z wynalazkiem, nie pamiętam co to... Tam są dwa obrazki, mam nadzieję, że wrzuciłeś oba, nie tylko tak, trzeci. Oczywiście, okay, że wrzuciłem oba. Słuchajcie, to zawsze się śmiejemy, ale ten trzeci sobie zostaw w rezerwie, proszę. Tak, przygotowuję go do wrzucenia. Cóż to jest? Jest firma, słuchajcie, jest firma w Stanach. To jest, szukałem różnych śmiesznych wynalazków z przeszłości, a znalazłem coś, co można kupić teraz. Otóż jest firma, która robi pluszowe organy. Tak, i to nie takie kościelne, tylko... Możesz takie. Sobie, możecie sobie zamówić serce, tak jak tutaj jest również pęcherz, są jelita, jest trzustka, jest nawet mózg. Jest to świetne. I wiem, co wam chodzi po głowie. I wyobraźcie sobie, że to też zrealizowali. Jest to pluszowy penis. Ej, chcę go. Zajebisty. Naprawdę? No jest super. Robert, kupię ci go. Ale patrz na ten uśmiech. Pod jednym warunkiem, że wystąpisz w którymś odcinku, tak jak ta pani, owinięty go będziesz miał jak węża boa. Będzie tu nomen omen stał między nami. Co oni myśleli? Znaczy, jeżeli ten sklep działa i rzeczywiście to sprzedaje, to... No 40 na 10, Jarek, zajebiste. Ja to biorę całym naprawdę? Serduchem. No rewelacja! Zajebiste to jest! Swoją drogą, mam znajomego kardiochirurga i gdyby dostał ode mnie serce, to pewnie by się ucieszył. Tomek, jeżeli nas oglądasz... Ja mam ojca ginekologa. Ciekawe, co jemu miałbym kupić. Waginy nie widziałem. Vagina, no. To zobacz, jak będzie, to kupię dla starego vaginę pluszową.
Domyślam się, wokół czego będzie wierszyk końcowy dzisiaj oscylował. Już prawie mam, cicho. Pluszowe siusiaki i miękkie waginy. W kolejnym odcinku się jutro widzimy. Nie, nie rymuje się. Waginy i widzimy się nie rymuje. Jarosławie Juszkiewiczu, błagam cię, w żadnym z twoich wierszy Robercie, nie metru, nie, metrum ani niczego, Robciu, jak będziesz krytykował moje. Totalnie mi to zwisa, czy będziesz, czy nie będziesz miał pluszowego penisa. No i zobacz, ile wyrazów masz przed zwisa, wiem, a ile przed penisa. Wiem. Tak się nie pisze wierszy. Mój był lepszy. Ocencie, proszę.